Halo halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidor, aka Michał. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. I tak jak widzicie tytuł, dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie zamkniętej bety Crash Team Rumble. Na pewno się zastanawiacie dlaczego nie było livestreama w niedzielę, bo miał być livestream w niedzielę. Otóż nie było z powodu takiego, że no nie miałem w nadzwyczajnym świecie czasu. Plus, em, no jak widzicie na załączonym obrazku, mamy tutaj te dwie nowe kategorie, czyli rywalizacja oraz prywatny mecz. Jak możecie zauważyć, nie mogłem się dostać do tych dwóch opcji ze względu na to, że nie miałem wykupionego PS Plusa. No i z tego powodu nie mogłem wam pokazać tego co się tam dzieje, a szkoda, bo myślałem, że sobie troszeczkę Expo wbiję. Bo jak widzicie, stoję sobie na tym marnym pierwszym poziomie. Ale dobra, koniec tutaj tego komentowania, jeżeli chodzi o y, takie małe Tegesy, jakkolwiek to brzmi, więc może przejdźmy do takiego właśnie podsumowania, jakie już jest w tytule. Otóż tak, co ja mogę powiedzieć na temat zamkniętej Bety Crasha Team Rumble? Osobiście uważam, że nie bawiłem się źle na tym pierwszym streamie, który troszeczkę chaotycznie wyszedł, prawdę mówiąc, a wyszedł chaotycznie tylko i wyłącznie z tego względu, że no, dawno nie streamowałem na moim głównym kanale. I stwierdziłem, że to będzie idealna okazja na powrót. Zanim ktokolwiek spyta, dlaczego nie ma tutaj kamerki, to to jest z tego względu, że ja komentuję teraz gameplay, który po prostu sobie nagrałem, no bo do tego podsumowania chciałem po prostu, żeby coś sobie w tle poleciało i sądziłem, że to będzie dobry pomysł, że dam po prostu gameplay, jak sobie tam w wolnej chwili grałem. No i dobra. Jak mam już dojść do tego podsumowania odnośnie zamkniętej bety, nie bawiłem się źle tak, jak przed chwilą powiedziałem. Ale liczę na to, że do wyjścia Crasha Team Rumble w pełnej wersji, otrzymamy jeszcze więcej mapek i jeszcze więcej jakichś tam nowości. Bo prawdę mówiąc, to co mamy obecnie, to jest za mało. Nie zrozumcie mnie źle. To nie jest tak, że ja mam jakieś nie wiadomo jakie wymagania, jeżeli chodzi o zamknięte bety. No bo ja sobie zdaję oczywiście sprawę z tego, że y, to jest trochę okrojony content, więc tutaj nie mamy wszystkiego, tak naprawdę mamy bardzo mało rzeczy. Ale prawdę mówiąc, troszeczkę liczyłem, że jednak tam yy, będzie trochę więcej tych map, w sensie wiecie, zamiast trzech, no to chociaż będziemy mieli te cztery, pięć mapki, że jakieś będą, mnie dwie, których nie było tak naprawdę pokazanych, że taka coś ala niespodzianka będzie. No ale no cóż, trudno się mówi, liczę tylko na to, że te mapki nowe jakieś zawitają za jakiś czas, że będzie jakiś kolejny trailer z nowymi mapkami, z nowymi umiejętnościami i tak dalej, i tak dalej. Jak dobrze wiecie, jest to gra, która fabuły mieć nie będzie, więc tutaj będziemy tylko skupiali się na tak naprawdę bitwie. Między oczywiście graczami. Jestem ciekaw, jak długo ta gra pociągnie, bo jak pamiętacie, mieliśmy takiego Crasha On, the run, który też zapowiadał się małym hitem, takim malutkim, dobra, może nie aż takim wielkim, ale no, ludzie mieli takiego małego hypa na tą gierkę, nawet nie małego, bo takiego sporego. Troszeczkę mi się kurde język plącze, wybaczcie za to, bo robię to na pełen spontan, bez żadnego tutaj scenariusza, po prostu lecę na żywioł, jak to się mówi. Więc mogę mieć tutaj malutkie takie zawiechy, albo zwiechy, jak chcemy sobie to nazwać. Więc tak, no Crash on the Run też miał się zapowiadać małym, albo nie małym hitem, a finalnie wyszło, że gracze trochę wse pograli i na tym się zakończyło. Jestem ciekaw, jak z tą grą będzie, bo wiele osób, naprawdę wiele osób, yy, stawia krzyż do tej gierki, na tę grę raczej, że ta gra długo nie pożyje i prędzej czy później zostanie, że tak powiem, zamknięta. Ja nie chcę wydawać jeszcze osądu, bo zobaczymy, co będzie. Ja się nastawiam w miarę pozytywnie, że jednak ona długo z nami pobędzie, że to nie będzie właśnie taki drugi crash on the run. Ale finalnie co ma być, to będzie niestety. My na to wpływu nie mamy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. I co tu mogę więcej powiedzieć odnośnie yy, w Crasha Team Rumble. Fajnie to wszystko graficznie wygląda. Soundtrackowo też ta gra bardzo ładnie się prezentuje. Całkiem spoko jest polskie tłumaczenie, aczkolwiek jest parę pewnych yy, byków, które ja osobiście bym poprawił na przykład yy, Dziwnie się nazywa ta roślinka, nie pamiętam jak ona dokładnie się nazywa, chyba plujo coś tam, coś tam, ja to nawet na streamie yy, pokazałem, yy, może wam dam zaraz fragment, tylko będę musiał to znaleźć. Wzmocnione łampy na punkt, ale tu nie ruszajmy dalej, porozmawiajmy o mocach, ta moc pozwala wezwać plujkowca, co? Który będzie dokuczał twoim wrogom. To niezła, to niezły plujkowiec. Ale tak ogólnie, no to nie jest chyba aż tak źle z tym tłumaczeniem. Wiadomo, mogło być o wiele gorzej i myślę, że to, co mamy obecnie, to nie jest aż tak źle. Myślę, że mogło być naprawdę o wiele gorzej, więc cieszmy się z tego, co mamy. I fajne ogólnie jest to, że kiedy kończymy mapki, to tam w tle lecą te nutki z krasza, To też uważam, że jest taki bardzo mocny plusik. Więc dobra, czego ja oczekuję w finalnej wersji Crash'a Team Rumble, tej takiej finalnej, finalnej, gdzie e, gdzie już będzie po prostu pełna gra, no to żeby było więcej mapek, więcej nowych umiejętności i przede wszystkim więcej postaci, bo uważam, że skład, Crash, Koko, Tauna oraz Dingodile no i tam Cortex, chyba widziałem, że Cortex też jest, będzie możliwy jako yy, grywalna postać, tylko póki co na razie nie ma takiej możliwości, żeby nim grać. Bo w ogóle ja to nagrywam 24 kwietnia, czyli dzisiaj już zamknięta beta nie będzie możliwa chyba do ogrania, bo tam przynajmniej widziałem informację, że chyba do 24 kwietnia można ograć sobie tą zamkniętą betę, a potem już trzeba czekać na finalną wersję, tak więc... No, chyba zdążyłem, chyba zdążyłem to nagrać, tak, tak mi się wydaje. Więc finalnie. Kurczę. No, jestem ciekaw tego, co jeszcze wprowadzą do tej gierki. Cieszę się, że wychodzi coś innego niż fabularna gra. Bo lubię bardzo, oczywiście, fabularne gry, ale jest to taka, taki swego rodzaju odpoczynek od y, głównej serii. Bo jeszcze nie wiadomo, co tam twórcy wymyślą y, za nowości. Może się okazać, że Crash Piątka będzie takim. Jeszcze trudniejszym kraszem niż krasz 4, bo krasz 4 to bardzo mocno dał mi wycisk, zwłaszcza na 106%. Więc liczę na to, że Toy's For Bob w późniejszych częściach troszeczkę zluzuje majty z tym poziomem trudności i nie będzie tak e, tragicznie. E, kochani. Nie mam nic więcej do powiedzenia, wiem, że taki to bardzo filmik dziwny może wyszedł, bo to bardziej taka pogadanka w stylu. Yy, krótkie podsumowanie, co ja o tym sądzę i Elo, no ale myślę, że trochę sobie tutaj pogadałem. Jeśli macie coś ciekawego do powiedzenia, to jak najbardziej piszcie w sekcji komentarzy. Z mojej strony to by było na tyle. No i czekamy na kolejne nowości, kolejne newsy odnośnie Crasha Team Rumble. Miejmy nadzieję, że twórcy nas nie zawiodą i nie okaże się tak gra drugim Crashem On The Run który zostanie bardzo szybko uśmiercony, jakkolwiek to brzmi. Dobra, na razie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.